Pani senator, odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej w sprawie Pegasusa. Co dla pani było najważniejszą rzeczą, która dzisiaj padła? Najważniejsze dwie tak naprawdę. Pierwsza, że to jest broń cybernetyczna, a nie narzędzie wywiadowcze. Broń bardzo niebezpieczna, bo na naszym telefonie, ale praktycznie na naszym laptopie czy na naszym domowym komputerze, do którego jesteśmy nie tylko przyzwyczajeni, ale mamy połączenie tego, tych wszystkich urządzeń i w telefonie także, każdy, kto do niego wejdzie, czyli operator Pegasusa, może dokonać wszystkich tych czynności, które my dokonujemy. Więc napisać maila, zmienić SMS-a, zrobić przelew, wypłacić pieniądze, sterować naszymi domowymi urządzeniami, wszystkim. Więc to nie jest narzędzie inwigilacji, tylko to jest broń cybernetyczna, która może każdego obywatela, bo przecież nie tylko polityka, zdyskredytować i zepsuć mu życie. Druga rzecz taka, że w odróżnieniu od wszystkich innych krajów, w których używany był Pegasus, w Polsce ten Pegasus był używany przez jednego operatora wyłącznie wewnętrznie. Czyli ten polski operator inwigilował wyłącznie polskich obywateli. Jeśli potwierdzą się sprawy związane z zakupem tego urządzenia czy tej broni cybernetycznej przez polskie służby, przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, to to oznacza, że to nie jest broń, która jest kierowana dla bezpieczeństwa, dla ochrony naszego bezpieczeństwa zewnętrznego, tylko dla walki z obywatelami Polski. I to jest rujnujące dla takiego obrazu sprawowania władzy w Polsce, gdzie służby mogą manipulować, dyskredytować, zmieniać wyniki wyborcze, wpływać na tajemnicę adwokacką, na tajemnicę lekarską, na tajemnicę spowiedzi, proszę Państwa, tak naprawdę do końca. I to są konstatacje bardzo smutne. Bardzo. To odróżnia sposób użytkowania Pegasusa w Polsce w sposób negatywnie inny niż w innych krajach. I ostatnie pytanie na koniec. Pani senator, czy pani sprawdziła albo zamierza sprawdzić swój telefon, czy nie padła ofiarą ataku Pegasusem? Pani redaktor, to kusząca propozycja, bo przecież każdy z nas, pani zapewne też i wszyscy słuchający nas, mieliby taką ochotę. Podejmę jeszcze w tej kwestii decyzję.